Szanowni Państwo, właśnie zakończyliśmy bardzo szczegółowe rozmowy i ustalenia pomiędzy sztabami. Z przyjemnością mogę Państwa poinformować, że doszliśmy do porozumienia i wspólnych konkluzji w tym gronie, w którym w tej chwili się znajdujemy. Niestety szef sztabu Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Tomasz Poręba, opuścił nasze spotkanie, przedstawiając wcześniej warunki, które uznaliśmy, że są warunkami nie do przyjęcia. Jego propozycja dotyczyła tego, że Prawo i Sprawiedliwość chce dyskutować, ale tylko i wyłącznie z przedstawicielami partii im rządzących, czyli z koalicją rządzącą i tylko w tym miejscu, które oni wskazują, a więc Centrum Programowe Prawa i Sprawiedliwości. Ten warunek nie mógł być przez nas przyjęty, bo naszym podstawowym założeniem było to, żebyśmy wszyscy, ci, którzy mają pełną reprezentację w polskim parlamencie, mogli w tych debatach uczestniczyć i mogli zaprezentować swoje programy. Ta debata to nie jest kwestia rozliczania, chociaż oczywiście o słabościach będziemy mówić, ale ta debata ma przede wszystkim na celu zaprezentowanie programów formacji politycznych i różnic, które w tych programach występują. Nasze porozumienie opiera się na założeniu, że do końca kampanii mamy 5 tygodni i te 5 tygodni powinny być wypełnione 6 debatami. W każdy piątek powinna być debata, która ma charakter merytoryczny, charakter ekspercki i w ostatnim tygodniu spotkanie liderów partii politycznych.